Cześć, nazywam się Tomek Nitel, zrealizowałem film Uniwersum Grochów. Jestem z Grochowa i zawsze na Grochowie był taki obiekt Uniwersum Grochów, taka galeria handlowa z lat 70., w której czas się zatrzymał. Można było tam kupić niesamowite skarby, których nigdzie indziej już nie można. Nagrywany był lektor, który informował o nowych produktach. Co tydzień nowy, była plastyczka zatrudniona, która malowała plakaty, co jest w promocji. No i kiedy dowiedziałem się, że ten obiekt rozbiorą, stwierdziłem, że to jest dobry temat na film. Że to jest jakiś świat ludzi, że ten Uniwersum to taki mikrokosmos dla pewnej społeczności, która nie tylko tam pracowała, ale też sobie żyła. I ten świat zostanie im zabrany. No i to był moment, gdzie zdecydowałem, że to jest temat na film, który chcę zrealizować. Czyli taka trochę powrót do mojej młodości, tego wspomnienia z Uniwersumem, a trochę opowieść społeczna o ludziach, którzy mają jakieś swoje miejsce, a znajdywali je tam seniorzy, ludzie biedni, ludzie, którzy gdzie indziej się nie odnaleźli w Warszawie, no i nagle są z niego wykopani i muszą sobie szukać nowego miejsca. Uniwersum Grochów to taka galeria postaci bardzo różnych, ale szukaliśmy takich kolorowych ptaków, którzy też nas inspirowali. No na pewno najbarwniejszy z nich to Wiesław, czyli złota rączka Uniwersumu, który 50 lat przepracował z Połem, mawiał, z Połem nie wykształciło, z Połem nie wychowało, z Połem za wszystko płaciło. Więc był bardzo, bardzo wierny marce z Połem i wiecznie o niej mówi w takich pięknych superlatywach. A do tego miał po prostu niezwykłą energię i taką charyzmę i taką radość, że nie mieliśmy wątpliwości, kiedy go spotkaliśmy, że chcemy, żeby to on nas przez ten świat Uniwersumu prowadził. No dziś Uniwersumu nie ma. Jest tam galeria handlowa, apartamentowiec. Ci ludzie, którzy tam sobie przesiadywali, zarabiali, mieszkali, to miejsce stracili. Fajnie by było, żebyśmy jednak, budując nowe miasto, myśleli o wszystkich.